Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dogs Life. Dobra, przebudźmy sobie Jake'a, bo jak widzicie Jake sobie śpi. No i dobra, ostatnim razem przybyliśmy tutaj, czyli do Watermill w Clarksville. No i co? Byliśmy sobie tam u góry. Tam, dokładnie tam. Ponieważ ten oto pan potrzebował siekierki, no więc szybko poleciliśmy do góry i mu ją przynieśliśmy. Dodatkowo nauczyliśmy się pierwszej sztuczki, czyli sztuczka w robieniu kubki. Jakkolwiek to brzmi. Tak, wiem, że bardzo to prymitywnie brzmi. No oraz byliśmy u pana naukowca, który rozpaczał nad tym, że jego rakieta się rozpadła, no i tam musieliśmy mu przynieść fragmenciki. No i dobra, Clarksville, a raczej Watermill mamy zaliczone, ponieważ to jest ta właśnie oto lokacja, którą widzicie. Mamy zresztą tutaj 100% zrobione. Wow, moje palec, o tam. Tam mamy 100% zrobione. No i co? No idziemy sobie teraz tutaj. Wtedy się opuszczamy te lokacje, bo nic nas tutaj już nie trzyma dłużej. Wracamy do farmhouse, ponieważ od farmhouse jest jeszcze jedna droga, żeby dojść do nowych lokacji. Tutaj mamy, jak widzicie, znak farmhouse, village i my kierujemy się na village, ale z tą różnicą, że idziemy nie w tę stronę tam na wprost, tylko idziemy w stronę field, jak widzicie tutaj. Więc skręcamy sobie tutaj. Big field, dokładnie tak. Nie. Znaczy tutaj też przyjdziemy, ale później. Pomyliły mi się lokacje. O, swoją drogą, siema samochodzik. Pozwól, że umilę ci drogę i przepuszczę cię. Wyobraźcie sobie, jakby w życiu realnym pies tak na przykład stanął na środku drogi, nie? I tak samochód stoi naprzeciwko niego i pies zamiast przejść sobie obok, to se skacze właśnie na maskę, później na dach i se przechodzi. Jezus Maria, to o tym by pisali w gazetach. Pisaliby, że jakiś, nie wiem, pies chory na wory, kurde, odwala jakieś maniany. Dobra, Village Houses, dokładnie tak, tutaj chcieliśmy się kierować. I dokładnie tak, w tę stronę. Wait, what? Co ty tutaj robisz? Przecież ty byłeś w... A dobra, nie będę tutaj kwestionował, ty w ogóle chyba się teleportujesz. Nie wiem. W każdym razie, pójdźmy sobie zagadać może tutaj do tego chłopczyka. Hey boy, our friend Mary Jane has been grounded by her mom. She's stuck in her room. Wow, that sucks. Human parents make me want to barf sometimes. If you could get this note to Mary Jane, it'd really cheer her up. Plus, there's a bone in it for you. Why not? More bones for me might come in handy on the way to Lake, whatever it's called. Aha, spoko. Czy co, mam mu to wręczyć, czy co? A nie, dobra. To będzie chyba inne zadanie. Więc to sobie wyrzućmy. Wiem, na czym tutaj to zadanie będzie polegać. Bo sobie nie powiem, że nie ćwiczyłem trochę przed graniem w kolejne poziomy, więc mniej więcej wiem, na czym zadania tutaj będą polegać. Więc porozmawiajmy sobie z tą botopanią. Porozmawiajmy, a nie tam dajmy jej coś, co będzie niepotrzebne. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. No wonder the kid's crying. That is one scary song. Oh, Brittany, if only I knew where you dropped your doll. What a wimp.
You don't see puppies crying. Ah, well, better look for that doll. Dobra, więc w dużym skrócie nieodpowiedzialna matka zgubiła laleczkę dla swojego małego Bobo, więc Jake musi jakby znaleźć tą zabawkę. Znaczy, no dobra, może nie nieodpowiedzialna, no ale jednak... No... Zapomniało jej się, że ma tutaj zabawkę dla swojego dziecka. Więc zrobimy tak, jak to na każdego psa przystało, czyli rzucimy. Thank you so much. Our dog used to do that before she disappeared. Disappeared? Say, what's going on here? Here's your award. And if you can solve the mystery of our missing dog, I'd be so grateful. Dziękuję za kostkę. Myślę, że zasłużyłem. Też tak uważam. Dobra, sprawdźmy, czy się w ogóle wszystko nagrywa, bo ja tutaj nie nagrywam jakby swojego audio z OBS-em, tylko wiecie, Audacity nagrywam, żeby była też lepsza jakość mikrofonu, bo wiecie, ja to tam wiem, jak sobie odszumić mikrofon i przy okazji go lekko zboostować, w sensie mój głos lekko zboostować, jakkolwiek to brzmi. Dobra. No i standardowo, oczywiście, jak to każda lokacja ma, jak odpalamy sobie smellowizję, no to oczywiście sobie tutaj szukamy różnych zapachów. I jak widzicie, tak jak zresztą wam o tym wspominałem, różowy zapach praktycznie w ogóle się nie zmienia, albo ten purpurowy w zasadzie. Chociaż bardziej bym powiedział, że różowy, bo jak widzicie, tutaj jest ich dalej 50 i jakby to jest ten jedyny zapach, który jak zbierzecie 50, to da wam kostkę. Bo to jest taki domyślny w sumie zapach. Mówię, jestem ciekaw wersji japońskiej. Będę musiał sobie obczaić wersję japońską, czy to właśnie jest na zasadzie takiej, że skoro zapachy są zastąpione głowami Jake'a, to czy właśnie główki Jake'a są o różnych kolorach, tak jak tutaj. Fajnie byłoby to obejrzeć. Wiem, że już chyba to było potwierdzone w którymś odcinku, że tam powiedziałem, że to jest raczej pewnik, że są to różne kolorowe główki. No ale jestem po prostu ciekaw. O! Konkurs kopania! Przypadkowo zebrałem niebieskie zapachy, albo syjankowe, bo w sumie to takie bardzo... Kolor bardzo podobny do syjankowego. no to to będzie łatwe, kurde. Ja mam bardzo szybkie palce, więc będę szybszy niż ten pies. W ogóle bardzo śmieszna sprawa. Ten pies musi stać centralnie, żeby jemu zaliczyło w ogóle to, że wykopał. A ja sobie w ogóle stoję jakoś tak na ukos, na bok i tak mi to w ogóle zalicza, nie? To jest po prostu epickie, więc no... Jake jest po prostu lepszym psem. Przykro mi. Dobra, jeszcze tutaj. On jest daleko w polu. Dobrze! O, i teraz możemy grać tym psem. No i dzięki temu, że możemy grać tym psem, no to możemy, jak widzicie, w takie małe szczelinki wchodzić. No i tam była kostka, którą oczywiście Jake se weźmie. No bo zasłużył na nią, no. Wiadomo, o co chodzi, nie? Dobra, mamy tu jeszcze fioletowe zapachy. Szczerze nie pamiętam, czy fioletowe to chyba były czasówka. Że w sensie, jak się już wyniuchało ten konkretny fioletowy zapach, to leciał nam czas, żeby jak najszybciej, wiecie, ogarnąć. Nie mam tutaj stuprocentowej pewności, akurat tego nie pamiętam. Ale wszystko się zobaczy. Lubię bardzo klimat tej gry i soundtrack, jest po prostu epicki. Dla przypomnienia sami sobie posłuchajcie, mimo że soundtrack tutaj w lokacjach lubi się powtarzać, to jednak jest epicki. Teraz sobie poszukamy zapachów, a wy sobie posłuchajcie. Wahoo! At last! No, mamy tutaj już ten kostkę zebraną, wykopaną. O, i wyścig!
Wyścig to będzie prościzna, chociaż nie do końca, bo Jake jest większym psem niż ten mały pierdasek, więc no będzie troszeczkę, no ciężko. Chociaż, jak widzicie, można sobie przeskoczyć przez płot. Skok przez płot! Była chyba nawet taka bajka kiedyś, co nie? Czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się, że była taka bajka, skok przez płot. Mogę się mylić. Wow, Jake, Jake, co ty odwalasz? Nie tędy droga. Zluzuj. A, dobra. O, i kostka się tam pojawiła. Mimo, że jej nie widzę. Nie widzę, bo mi coś zasłania, halo. I dobra, będziemy mogli teraz kontrolować sobie tego pieska. No i ta jakby babka chyba chce właśnie ten list, który żeśmy znaleźli na placu zabaw, więc polecimy sobie tym małym pieskiem. Weźmy sobie go. Pick up. I dokładnie, i przynieśmy tej małej dziewczynce. Myślę, że kostkę dostaniemy chyba. Chyba zasłużyliśmy sobie na to. My little schnooky wookie. Does baby want his din-dins? His little dindy windies? Oh, come on. Schnooky, am I glad to see you? I'm going nuts in here. Hey, what gives? Dear Mary Jane, wow, this is so cool. You're a smart puppy, Schnooky. Here, have this bone. Dobrze, dobrze, dobrze. Nice. Okej, więc co mamy zrobione? No mamy na razie 4 kostki zebrane. Jeszcze tutaj kostki oczywiście za 2 zapachy. No to lightowo się ogarnie. Nie ma problemu. Ja przynajmniej takowego problemu nie widzę. A, no i jeszcze kostka pewnie tutaj będzie schowana, no bo oczywiście. Kostki tutaj też lubią być chowane w takich śmietnikach. Mówiłem? Ja dobrze znam już tę grę. Ja wiem, że ta gra lubi w takich miejscach chować kostki. Bo nie bez powodu tam, kurde, unosił się zapaszek. Pomarańczowo-żółty bodajże, albo żółty po prostu, nie wiem, to trochę wyglądało jak połączenie pomarańczu i żółci. O, tam widziałem takie już fioletowe zapachy, więc to już coś innego będzie. I brakuje nam 3 zapaszków tych takich domyślnych, za które stuprocentowo są kostki. Więc poszukajmy sobie ich. Tutaj jakiś niebieski zapach, kurde, chyba ktoś tutaj się umył, bo wiecie, niebieski oznacza, że woda, nie? Czy to nie oznacza wodę? Okej. I czekajcie chwilkę. Dobra, musiałem jedną rzecz ogarnąć. Już jest cacy wszystko, cacy, cacy, cacy. Wracamy do Dogs Live. I 2 zapachów nam brakuje. Gdzie one są? Gdzie one są? Są one. Gdzie? A, dobra, tutaj są te kostki, które na nas czekają. My na razie sobie ich nie bierzemy. Ja tu chcę zapachy. Zapachy spod pachy. Jezu, ale gówniany humor, nie? Przepraszam, moi drodzy, ale taki humor będzie panował w tej serii, dlatego że, no, to jest bardzo specyficzna gra o bardzo specyficznej fabule i o bardzo specyficznym gameplayu. 3 razy słowo specyficznie w jednym zdaniu. Pomidor dostaje żółtą kartkę. Dobra, może tutaj coś... Chociaż nie... Nie wygląda na to, żeby coś tutaj było. Skok przez płot. Skok przez mur. Tutaj nic. Yy,
To jest bardzo czasami denerwujące w tej gierce. Ja mogę to nazwać śmiało syndromem Spyro the Dragon, gdzie trzeba było szukać tych. Gdzie trzeba było szukać klejnotów. Dobra, no to zróbmy wtedy tą czasówkę. Tak jest, to jest czasówka. Fioletowe oznaczają czasówkę, no. Czyli zgadłem, dobra. Tutaj widzę, jest jakiś fioletowy. Tutaj jest jakiś fioletowy. Tutaj też. O, tutaj to już w ogóle. A tutaj to już w ogóle, kurde. Myk. 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 10 na 12, jeszcze 2. Gdzie są? A tutaj coś jest, widzicie? I myk! Dobrze, 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 dobrze. Okej, okay, więc jeszcze tylko te dwa zapachy i jedna misja u listonosza. Tak? Dobrze usłyszeliście? Nie przesłyszeliście się? Listonosz też ma dla nas misję. Tutaj pójdziemy już zupełnie w inną stronę. Myślałem, że tutaj zostały te zapachy. Ale widzę, że... What? Dobra, wy tego nie widzieliście, ale ja to widziałem. Telewizor mi zgasł w ogóle. Sam z siebie. Na parę sekund. Nie wiem dlaczego. Halo, telewizorku, czemu takie rzeczy odwalasz? Nie rób mi przy Dogs Life. W końcu wróciłem do tej serii. By the way, ta seria miała w ogóle się ukazywać trochę rzadziej, jak zresztą pamiętacie pierwotny plan, bo przecież pierwotny plan był taki, że miałem wysyłać filmiki w momencie, kiedy tam Pixel u siebie wysyłał. Ale z Pixelem doszliśmy do wniosku, swoją drogą pozdrawiam Pixela, że lepiej byłoby, gdyby te odcinki były częściej, bo Pixel sam nawet przyznał, że seria mu się podoba bardzo. Więc dziękuję, Pixel. Cieszę się, że ci się seria podoba. Dobra, 49. Widzę, że tutaj jeden fioletowy był, czyli jeden pominąłem zapach. Co nie zmienia faktu, że dalej nie wiem, gdzie jest ten ostatni. Ten cholerny zapach. Ten cholerny zapach. Gdzie on jest? Tutaj nie ma. Dobra, wiecie co? Pójdźmy sobie zagadać do listonosza, ponieważ on ma jeden bardzo istotny problem, który zaraz wytłumaczę zresztą. Oh no! I can't deliver the mail! That terrier is a psycho dog! What am I gonna do? Okej, w dużym skrócie, listonosz chce sobie poroznosić listy, jak to na listonosza przystało, ponieważ wiadomo, w końcu listonosz listy roznosi. I on się boi pieska, tego, który tutaj jest. I naszym zadaniem jest odciągnięcie pieska od niego, bo inaczej listów nie rozniesie. I to jest takie dosyć zabawne, no bo jednak z jednej strony rozumiem listonosza, ponieważ wykonuje swoją pracę i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej zaś strony rozumiem też psa, dlaczego na niego szczeka i jest upierdliwy, ponieważ no jednak też on po części wykonuje swoją pracę, chociażby broniąc tutaj terytorium, więc... Jak najbardziej się zgadzam, więc chodź tutaj, posłuchaj tego pieskowego krzyku. Tfu! Tak, pieskowy krzyk, no. Pieskowego głosu, tutaj malutki piesku. Chodź tutaj za mną, dokładnie tak. Hał, 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 tutaj do mnie. I teraz cię zamknę. Wracaj tu! Hał, hał, hał. Hał, 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 hał. Stój. Siedź. Thanks. Now to deliver the mail. Oh, what's this? Win a free trip to the Lake Mini Wawa Ski Resort. Huh. Oh, and here's your reward. Lake Mini Wawa. That's where they took Daisy. Okej, dziękuję za kostkę. Bardzo miło z twojej strony, panie listonoszu. A wy mam nadzieję, że nie myślicie, że jestem jakimś potworem czy coś. Ponieważ ja tego pieska teraz stąd uwolnię.
Chodź, piesku. Ostatni zapach! Dzięki ci! Dziękuję! To dzięki tobie, malutki piesku, kurde, odkryłem, gdzie jest ostatni zapach. Thank you! Thank you so much! Dobra. To... trzy kostki nam zostały tutaj, więc zobaczmy, ile będziemy mieli kostek, kiedy dojdę do mojej tutaj tej. Halo, halo! Gdzie to jest? Gdzie to było? A, tam to było. Dobra, dobra, widzę. Widzę. No i dobra. Uno. Bones. Dos. Bones. That's what it's all about. Tres. I nie ma tu nic więcej. Czyli mamy 100%. Nice. Nice. 100%, więc zapiszmy teraz. Sejwuje się gierka. I co, myśleliście, że już zakończę odcinek, co? Nie, no co wy ludzie. Tak stwierdziłem, że to była dosyć krótka lokacja, bądź co bądź, więc... można by zrobić jeszcze jedną lokację, czemu by nie? Ja mam czas, wy zresztą też, bo wiem, że lubicie... co prawda mniejszość, ale jednak lubi tę serię, więc... ja to doceniam. Więc wracamy sobie na farmhouse i idziemy teraz w tamtą stronę, gdzie powinniśmy pierwotnie iść. Znaczy, pierwotnie. Tfu! Bardzo brzydkie określenie, bo pierwotnie mieliśmy iść tutaj. Teraz idziemy do miejsca, gdzie... poszedłem na początku, ponieważ popełniłem głupotę, czyli idziemy sobie do Field, w tę stronę. A dlaczego tutaj? Dlatego, że tutaj będziemy mieli stracha na wróble i również jedną misyjkę. Dobra, jedzie tutaj pan listonosz, który nam wręczył kość. W ogóle wiem, że doszukuje się tutaj drugiego dna trochę, ale śmieszy mnie trochę fakt, że wszyscy mieszkańcy noszą ze sobą kości dla psów. I nie to, że ich podejrzewam, że oni nie mają swoich własnych psów, ale to jest dosyć podejrzane, że... wiecie, zrobimy jakieś zadanko i oni takie: Jack, wiesz co, w sumie nie znam cię jako ten, pierwszy raz cię widzę jako takiego, nie wiem, bezdomnego psa, a masz kość w sumie. Nie wiem, może to ja się za bardzo doszukuję drugiego dna, jak zwykle zresztą, ale jest to dosyć zastanawiające. I w ogóle Jake ma brudne łapy. Fajnie to ogarnięte jest, że o, idziemy sobie tutaj po błocie i wiecie, Jake ma brudne łapy. Jakkolwiek to brzmi. Dobra. I myk. O, konkurs sikania. Dawno tego nie było. Myślę, że tutaj zasad nie trzeba nam tutaj ponownie przedstawiać, bo wszyscy wiemy, jakie są. Okej. I teraz sikajmy sobie, bo wiecie, zdrowe siuśki to dobre siuśki. Co? Wiecie, bo to trochę taki mem, jak to było z moim poprzednim pieskiem. W sumie mogę o tym opowiedzieć. Będzie teraz ten tutaj ogarnianie memów. Takich starych naprawdę, z starej grupki pod nazwą Retro Squad. Więc dawno, dawno temu, a dokładnie 3 lata temu, kiedy był jeszcze mój bonuś, piesek York, to kiedyś wstawiłem zdjęcie. O, nice, udało się. O, i teraz możemy, mamy kontrolę nad tym psem. Dobra, to zaraz wam o tym memiku powiem. Więc dobra, na czym polega ta oto minigierka? Polega ona na tym, że... w złą stronę poszedłem, lol. Polega ona na tym, że musimy te owce do zagrody zaprowadzić. Dobra, więc wyjaśniając teraz mema. Kiedyś wstawiłem na Instagrama mojego pieska Bonusia zdjęcie. No i jakby to wam powiedzieć, raz powiedziałem taki gag na Discordzie, że hehe, idę sobie na dwór z moim pieskiem Bonusiem, żeby zrobił zdrową kupkę. No i w sumie to takie... w Dog's Life robimy zdrowe siuśki.
To jest jedyna chyba gra, gdzie będziecie słyszeli właśnie takie teksty z mojej strony. Uwielbiam gówniany humor. Jest po prostu śmieszny. I swoją drogą jest to bardzo ciekawe, bo ten pies dostał chyba najwięcej timingu ze wszystkich, tak na dobrą sprawę. To chyba będzie jeden z dłuższych odcinków, tak myślę, że około pół godziny będzie. Chociaż nie pamiętam, ile pierwszy trwał, tak szczerze. Ale też chyba coś koło tego. Myślę, że z moim tempem to tę serię skończymy sobie jakoś w czerwcu albo w lipcu. Bo pewnie coś po drodze mi znowu wypadnie, co spowoduje, że Dog's Life na jakiś czas pewnie znowu zniknie. Choć bardzo chcę kontynuować tę serię, bo jest to taka fajna gierka na luzie. Nie ma tutaj jakiejś głębokiej fabuły, bo wyczekiwanie na głęboką fabułę od Dog's Life to tak samo jakby wyczekiwać głębokiej fabuły od, kurde, pinbola. Albo sapera. No i robimy tą misję dlatego oto tego ziomeczka, który sobie tutaj chodzi, bo myślę, że się domyśliliście, że nie bez powodu zaprowadzamy te owce do zagrody. On zaraz je zamknie i będzie mógł z nich zrobić baraninę. Co? Jaką baraninę? To znaczy, no wiecie, będzie mógł je regularnie strzyc, żeby sobie potem łóżko zrobić, tak jak w Minecrafcie. Dobra, myk, 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 myk. Wahoo! Mission accomplished! I've never seen her work so hard. Almost like she was possessed. There you go, boy. O, tu, ej. Uciekają. Aha, fajnie. Czyli idąc tą logiką, to on powinien teraz zabrać te kości i powiedzieć hej. Ponownie tutaj ten, ponownie tutaj zaprowadź owieczki. No dobra, więc to co mieliśmy zrobić, to mamy zrobione, więc teraz możemy skupić się na Smellowizji. Chociaż nie do końca, bo jest jeszcze jedna misja, którą wypadałoby zrobić, żeby mieć to z głowy i potem zabrać się za zapachy. Ale tam, dobra. O, kość mamy. Dokładnie, osamotniona kość. Nie możemy ignorować tego typu rzeczy. Wiecie co, ja mam taką ochotę na Dog's Life, że chyba po tym odcinku nagram jeszcze jeden. Czemu nie? Będę miał mały zapas dwuodcinkowy. Może ewentualnie trzy, chociaż nie wiem, czy się do 13 wyrobię, bo na 13 ma do mnie kolega przyjść. A raczej przyjechać. No więc może się wyrobię, może się nie wyrobię. Zobaczymy. Dobra. Kolejny farmer chce od nas misję, my zaraz sobie do niego wait, what? Co tu mamy? Kolejna kość? Druga osamotniona kość! Lol. Nawet nie pamiętałem o tym, że tutaj kość jest... spoko. Mamy 4 kości już zebrane. Dobrze. Dobra. No to zróbmy sobie już, niech będzie, kurde. O, i znowu konkurs kopania. 30, on ma 4 tylko, lol. Cienias. Okej, dobrze idzie. I tutaj biedny strach na wróble sobie, kurde, leży, a raczej jest przywiązany. Przywiązany do badyla. Dobrze, jest, mamy tutaj kość. Okej, wow, mogę kontrolować psa, ale nie chcę w sumie. Dobra, pogadajmy sobie z tym farmerem. Ah, every time I try to repair the scarecrow, I get attacked by birds. Well, I won't give in. I tell you, private dog, this means war.
No dobra, więc zadanie jest bardzo proste. Musimy iść za nim i cały czas szczekać. Żeby, wiecie, odstraszyć te... Odstraszyć ptaki. Success! That ends their reign of bird poop! Couldn't have done it without you, Private. You are a first-class bird dog! Oh, brother, this guy is one sad case. Private first-class dog, I hereby award you with the Order of the White Bone! Oh, tastes great! No dobra. Więc to już mamy zrobione. Więc teraz skupimy się na zapachach. Bo tylko to nam zostało. Więc dobra, gdzie tu są zapaszki spod paszki? Tam coś chyba jest. O nie, tam nic nie ma. Lol, wydawało mi się. Więc idziemy tędy wtedy. Bo tutaj pewnie najwięcej ominąłem. No już widzę, że tutaj najwięcej ominąłem. Bo nie mogłem, kurde, sobie normalnie przejść jak poczciwy piesek. Tylko musiałem zapieprzać, jakbym robił jakiś speedrun, kurde. Kurde, Belson. Tutaj też są. O fu, ale tutaj śmierdzi, pewnie przez tydzień nie myta była. Co? Dobra, to było wyjątkowo głupie. Dobra, idziemy dalej. Nie mogłem się powstrzymać, nie mogłem się powstrzymać. O Jezu. Już przestałem być family friendly. Stałem się family and friendly. To tylko nieliczni będą wiedzieli, o co mi chodzi z tym family and friendly. Dobra. Gdzie jest fioletowy zapach? Gdzie go pominąłem? Halo, halo. Tutaj nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobrze. Nie ma tu nigdzie? A, tu są niebieskie, dobra. No, to ja wiem, że to są te czasówki, kurde. Gro, nie musisz mi o tym mówić. Wiem o tym, że to czasówki. Za które i tak w sumie nie ma innego wyzwania, no bo I guess będzie tylko... To będzie tylko na zasadzie takiej, że zbierzemy te 12 i tyle. I dostaniemy kość. To jest w sumie fajne, ale z jednej strony takie, kurde, mogliby zrobić jakiś fajny challenge. Tym bardziej, że minigierki tutaj nie są jakieś super złe. No nie było to jakoś super wymagające, tak szczerze. Do zrobienia. Dobra, gdzie jest ostatni fioletowy zapach? Wydaje mi się, że gdzieś, kurde, blisko tutaj go zostawiłem. Mogę się mylić. Tutaj nie ma na tym cosiu. Bo nie powiem, że to jest traktor, bo to nawet traktora nie przypomina. Gdzie jest ten ostatni zapach cholerny? Powiedz mi, gdzie jest ostatni zapach? A nie, uciekasz od razu do mnie. Przepraszam, przepraszam, nie będę już tak krzyczał. Panu, powiedz mi, gdzie jest ostatni zapach? Serio tutaj? Przychodziłem obok tego i naprawdę, on był tutaj. Ja pierniczę. Jezu, ale ja ślepy, nawet z okularami jestem. Jak ja mogłem tego nie zobaczyć? Przecież on był tutaj tak blisko. I coś jeszcze? Czy to wszystko? A, jest jeszcze jedna kostka, widzicie? 34, dobra, czyli to by było na tyle w sumie. Mamy zrobione... Kolejna lokacja jest zrobiona na 100%. Więc zostały nam technicznie już tylko dwie lokacje z, powiedzmy,
farmhouse. Powiedzmy, że farmhouse to jest taka, nie wiem, domyślna lokacja tych wszystkich podpoziomów. Więc dobra, przejdźmy sobie zapisać gierkę. Oczywiście, że tak. Zapiszmy sobie, niech Jake pójdzie spać. A my... No cóż, to by było na tyle. My się już z wami żegnamy, ja i Jake. Zapraszam na kolejne odcinki z Dog's Life nie tylko. Jeżeli wam się oczywiście seria spodobała, to łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi, po więcej. I zachęcam do wbicia na socjale, linki pozostałe w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Dog's Life nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!